Cześć, wikingowie! Pragniemy bardzo podziękować naszym internetowym widzom i obserwatorom za pozytywny odbiór ostatniej parodii Pasteli Gavi, jak również kanałowi Pato Kociołek za promocję naszego filmu. Zgodnie z sugestią, która pojawiła się na jednym ze streamów, zapraszamy na parodię ogłoszeń Elki na Allegro. Ogłoszenie sprzedaży samochodu. Wersja A. Sprzedam używanego Fiata 125P w kolorze kości słoniowej. Kilka tygodni temu miałam małą stłuczkę, wgniecenie tylnego prawego błotnika. Możliwe, że jest skrzywiona oś samochodu. Samochód ma mały przebieg, tylko 40 tysięcy kilometrów. Wolałabym go naprawić. Jest własnością taty, który był jego pierwszym właścicielem. Samochód jest mi bardzo potrzebny do pracy. Prowadzę w Krakowie agencję reklamowo-fotograficzną i bank twarzy. Mam biuro i studio w centrum przy ulicy Brackiej 15. Pracuję jako fotograf i specjalista do spraw reklamy. Jestem na etapie rozwoju firmy, dlatego nie mam lepszego samochodu, bo inwestuję w sprzęt, biuro i tym podobne. Często było mi przykro, gdy dokuczano mi i podważano mój autorytet jako osoby mającej własną działalność gospodarczą, że jeżdżę takim tanim samochodem. Jednak lubię go i jestem z nim emocjonalnie związana. Nie wstydzę się go. Kojarzy mi się z dzieciństwem. Takimi samochodami podróżowaliśmy z rodzicami po Europie za komuny. Nocowaliśmy w nich. Tato miał dwa duże Fiaty. Od wypadku nie mogę dojść do siebie. Dotąd nie znalazłam warsztatu, który podjąłby się taniej naprawy. A takie rozwiązanie byłoby dla mnie najlepsze. Nie zdążyłam zjechać ze skrzyżowania, a w międzyczasie zmieniły się światła. W jeden wieczór straciłam samochód i dostałam 500 zł mandatu. Czasem siadam w nim, głaszczę go po kierownicy i mówię do niego, obiecując mu, że nie oddam go na złom. Ostatnio nie wychodzę już do garażu, bo to często kończy się płaczem. Nie jest zniszczony, ale w tym roku zaczął trochę rdzewieć. Powinnam była to zalakierować. Jest łatwy w obsłudze i bezpieczny. Siedzenia czarne, Sky. Ma na imię Cytrusek. Wyrzucam sobie, że przez uwagę zniszczyłam go i nie dbałam o niego wystarczająco. Chciałabym kupić coś nowego. Zachodni wóz popularnej marki typu Audi, Ford, BMW, Mercedes i tym podobne w cenie 2-5 tysięcy złotych. Potrzebuję pomocy w tym zakresie. Mój Fiacik nie jest może wiele wart, ale chętnie przyjmę pomoc osoby o dobrej sytuacji finansowej, która kupi go powyżej wartości. Dzięki temu będę mieć środki na kupno czegoś nowego. Lub przyjmę pomoc w jego naprawie. Lub pożyczkę. W zamian zrewanżuję się pomocą reklamową i fotograficzną oraz sympatią. Jest zima, a ja przez te kolizje jestem bez samochodu. Nie mam męża ani chłopaka, którzy mogliby mnie wozić, więc muszę jeździć autobusem. Zostaję w biurze w centrum do późna i wracam autobusami nocnymi, pełnymi pijanych imprezowiczów i kieszonkowców. Rozważam wzięcie udziału w wycieczce do Niemiec lub Holandii czy innego kraju w celu kupna fajnego samochodu. Niestety realizację wszystkich tych planów przekreśla brak gotówki. Liczę o pomoc i kontakt. Pozdrawiam wszystkich Allegrowiczów. Można mnie codziennie zastać w moim biurze, studiu fotograficznym, ulica Bracka 15, Kraków, poniedziałek, piątek, 14:20. Czynne od godziny 11:00. Ela Gawin. Ach, przepraszam za niekonwencjonalną formę ogłoszenia. To nie jest żart. Mam nadzieję, że nie będę usunięta z Allegro przez zmianę jego konwencji. Z wykształcenia jestem polonistką. Skończyłam filmoznawstwo na polonistyce na UJ-cie. Lubię i umiem pisać, dlatego ten opis jest taki długi. Kiedyś dziwiłam się, że mężczyźni tak bardzo przywiązują się do samochodu. Teraz, gdy boli mnie serce, gdy patrzę na mojego Fiata, rozumiem te uczucia. Ogłoszenie na Allegro, wersja B. Sprzedam dużego Fiata 125P. Miał małą stłuczkę, ale znalazłam mechanika, który naprawi go na nowy rok. Będzie w dobrym stanie. Ma mały przebieg i jest zadbany. Proszę o kontakt mechaników i tanich blacharzy. Te punkty, które znam, są bardzo drogie i ponad miesiąc szukałam taniego blacharza dla mojego Fiata. Nie wiem jeszcze, czy naprawa będzie sfinalizowana, bo mamy ją rozpocząć za tydzień. Sprzedaż tego samochodu wychodzi więc w grę po 15 stycznia 2005 roku, gdy będzie już naprawiony. Na co dzień pracuję jako fotograf i specjalista do spraw reklamy we własnym studiu fotograficznym. Prowadzę w Krakowie od 8 lat własną firmę, agencję reklamowo-fotograficzną i bank twarzy. Mam ładne biuro i studio fotograficzne w okolicach rynku, gdzie można mnie codziennie zastać.
Zapraszam. Na razie jestem na etapie rozwoju firmy, więc nie jeżdżę jeszcze sportowym Mercedesem, tylko dużym Fiatem. Często dokuczano mi z tego powodu i śmiano się ze mnie, że to psuje mój wizerunek. Wiele razy na drodze kierowcy okazywali mi agresję, bo miałam gorszy samochód. A ponieważ nie działa zamek w drzwiach od strony kierowcy, kilka razy otwierano nawet drzwi i próbowano mnie uderzyć. Dla kogoś zamieszczenie takiego ogłoszenia na Allegro i przyznanie się do kiepskiego samochodu to też wstyd. Nie myślę tak. Na swój sposób kocham mój samochód i chciałabym oddać go w dobre ręce. Jakiemuś koneserowi. Nie na część lub na złom. Nie potrzebuję koloryzować i podawać się za kogoś, kim nie jestem. To nie pieniądze czynią nas wartościowymi. Miesiąc temu, gdy miałam wypadek, ten Fiat uratował mi życie. Wjechał we mnie jadący około 80 km na godzinę samochód w tylny bok. Obróciło mnie kilka razy dookoła osi. Puściłam kierownicę i płynęłam przez całe skrzyżowanie, zatrzymując się w końcu na styk między murem i latarnią. W ogóle nie poczułam uderzenia. Nie miałam zapiętych pasów, ale szeroka budowa przodu sprawiła, że w nic... Nie mogę. Ale szeroka budowa przodu sprawiła, że w nic... Ale zwróć uwagę, jak zupełnie inna historia tego wypadku niż w tym pierwszym. Dobra, dalej. Ale szeroka budowa przodu sprawiła, że w nic się nie uderzyłam. A doskonała, twarda konstrukcja samochodu wytrzymała to uderzenie. I prawie nic mu nie jest. Teraz wystarczy wymienić tylko błotnik i bez tego jeździ. Drugi samochód, Ford, jest całkiem zniszczony. Uważam więc, że Fiaty to szczególne samochody. Same się prowadzą i są bezpieczne. Przez grudzień i styczeń mam problem z przejazdami. Jeśli ktoś jeździ na trasie pod Górze Rynek lub w ogóle po Krakowie, chętnie przyjmę pomoc w przejazdach. Nie wiem, czy poradzę sobie z naprawą samochodu i kupnem nowego. Zależy mi na wysokiej stawce za Fiata, bo zbieram pieniądze na kupno nowego wozu. Może ktoś kupiłby go za wyższą stawkę? Mogę w zamian zaoferować pomoc reklamowo-fotograficzną i przyjaźń. Szukam na Allegro kontaktów z osobami, które sprowadzają z zagranicy tanie samochody. Chętnie pojadę na taką wycieczkę do Niemiec, Danii, żeby kupić coś innego. Na Allegro jest dużo ciekawych, wartościowych ludzi. Nie kryję, że zamieszczenie informacji o sprzedaży samochodu potraktowałam też jako okazję do napisania kilku słów o sobie, dlatego że zależy mi na kontaktach z ciekawymi i przedsiębiorczymi ludźmi. I chociaż ze względu na moją pracę otacza mnie setki ludzi, czuję się samotnie i wolny czas spędzam przeważnie sama. Ciągle dokucza mi konkurencja i osoby z branży, którzy ze mną rywalizują. A mój niekonwencjonalny charakter czasami naraża mnie na problemy. Niewielu ludzi rozumie, że oryginalność jest zaletą, ale instynktownie ją odrzuca. Ludzie łączą się w grupy z podobnymi sobie, a outsiderzy działają sami. Wolę radzić sobie sama, bo nie chcę być seryjnym produktem supermarketu. Nigdy nie pozwalałam innym kierować sobą i wpływać na moje decyzje. Nie chciałam się ugiąć, nawet wobec ustroju i prawa, które jest bezduszne. Czasem za to trzeba płacić i często muszę mieć odwagę prosić o pomoc. Tak jest teraz. Mam 34 lata. Z wykształcenia jestem filmoznawcą. Polonistyka UJ 1995 rok. Kocham filmy, fotografie i dużo piszę. Ostatnio przeważnie moje dzienniki i wspomnienia. Systematycznie piszę artykuły, które wysyłam jako niezależny dziennikarz do prasy. W mojej firmie pracuję jako fotograf, specjalista do spraw reklamy i grafik. W dwóch ostatnich dziedzinach nadal się uczę. We własnym zakresie uczę się psychologii. Niestety te zajęcia są mało dochodowe. Czasem więc pozuję do zdjęć. To ogłoszenie to nie jest ekshibicjonizm ani żart. Nie zamieściłabym tych komentarzy, gdybym miała pieniądze na nowy samochód. Ale żyjemy w takim kraju, gdzie nawet nasze umiejętności i wykształcenie nie pozwalają nam na komfortowe, godne życie. Przez wypadek dostałam 500 zł mandatu. Nie zdążyłam opuścić skrzyżowania przed zmianą świateł. Naprawa wyniesie prawie 1000 zł. Przeważnie muszę pracować 2 tygodnie, żeby tyle zarobić. Ale te pieniądze muszę wydać na firmę. Moje minimalne koszty to 5000 zł miesięcznie. Na razie koszty mnie zjadają. Na rzecz rachunków typu czynsz, telefony, ZUS. Rezygnuję z prywatnych potrzeb. Nie mogę sobie pozwolić na chorobę ani na wakacje. Samochód to moje narzędzie pracy. Bez niego zginę. Przyznam, że miesiąc jeździłam autobusami z bagażem. Katalogi, sprzęt i tym podobne. Złamał mnie psychicznie. Stąd ten opis. SOS. Liczę na pomoc.
Jest wielu ludzi, którzy są bogaci i mogliby się podzielić swoimi pieniędzmi. Moja praca polega na pomocy osobom szukającym pracy. Nasz bank twarzy. Zależy mi też na promocji Krakowa i naszego kraju. Organizuję wystawy fotograficzne. Pomoc mnie pozwoli na kontynuowanie tej działalności. Do takich ludzi kieruję te aukcje. Uważam, że Polacy powinni sobie pomagać nawzajem, a nie popierać obce kapitały. Mogłabym wyjechać za granicę albo wyjść dobrze za mąż, ale wolę być tutaj, skąd się wywodzę i zawdzięczać to, co posiadam swojej pracy. Nie mam partnera, bo nie jestem typem kobiety, z którymi wiążą się mężczyźni. Niezależność, bezkompromisowość, odwaga, ryzyko i determinacja towarzyszą mi na co dzień. Moim słabym punktem jest wrażliwość i fakt, że zbyt wiele rozumiem i rozmyślam. Przeżyłam w życiu wiele powodzeń i niepowodzeń, ale nadal umiem mieć nadzieję i wierzę w to, że ktoś będzie umiał przeczytać ten tekst w taki sposób, jaki tego oczekuje. Zrozumieć go, a nie kierować się pozorami. I będzie mieć środki, żeby mi pomóc. Może ktoś da za ten wóz 5000 zł? Może lepiej było dać to ogłoszenie do kategorii Jaguar albo Porsche? Uważam, że do marzeń też mamy prawo, a ja chcę marzyć, że sprzedam dobrze ten samochód, bo marzenia często się spełniają. Tylko trzeba mieć odwagę im pomagać. Jeżeli ze swojej strony mogę komuś służyć pomocą w wykonaniu fajnych zdjęć studyjnych lub plenerowych, zdjęć samochodu lub warsztatu, poradą reklamową lub w inny sposób, także chętnie pomogę. Moje dane i prawdziwość tego ogłoszenia można sprawdzić, odwiedzając mnie w firmie. A teraz deser. Wersja trzecia. Chyba długo nie mogła sprzedać. Sprzedam Fiata 125P FSO. Rok produkcji 1988. Dwa lata temu jeszcze jeździł, ale stał nieużywany przez dwie zimy, więc nie mogę go uruchomić. Ma dwie nieszczelne opony. Nie można go uruchomić. Zużyta uszczelka w misce olejowej. Przez to trochę cieknie spod maski. W bokach, progach wypadły dziury, przerdzewiały na mrozie. Ma minimalnie zdeformowany dach i tył. Prawie niewidoczne. Ma zapłacone ubezpieczenie do końca czerwca 2010. Oddam go w dobre ręce, nie na części. Za komuny objechał pół Europy. Był w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii, NRD, Czechosłowacji i wiele razy nad polskim morzem. Przebiegł niecałe 100 tysięcy kilometrów. Ma na imię Cytrusek i jest przyjacielsko nastawiony do swoich właścicieli. Nigdy nie miał wypadku, tylko małą stłuczkę tył. Mieszkam w Krakowie, Kraków pod górze koło skałek Twardowskiego. Można przyjechać go oglądnąć. Akumulator jest zużyty, nie działa, nie był ładowany przez 2 lata. Trzeba więc kupić nowy. Silnik i inne elementy. Sprawny. Sprężyna przy bagażniku wysiadła. Poza tym posiada wszystkie dodatki. Lusterka, kierownice, siedzenia, światła. Nie brakuje żadnych elementów spod maski i na zewnątrz. Więcej zdjęć samochodu http://www.elagawin.pl/Fiacik. W tej galerii są też zdjęcia z ostatniego remontu w 2007, gdy jeszcze jeździł i doskonale wyglądał. Sprzedam go osobie, która w umowie sprzedaży zobowiąże się, że nie odda go na złom ani na części. To piękny, zabytkowy samochód z doskonałym silnikiem, wart remontu. Może być zabytkowym wehikułem wożącym turystów lub nowożeńców do ślubu. Może przydać się do sesji zdjęciowych albo do celów muzealnych. Można go podremontować i jeździć nim po mieście, jak ktoś lubi takie samochody. Może być efektownym stojakiem na reklamę. Telefon, poczta, GG. Ela Gawin. Dzięki, że byliście z nami. Dajcie znać w komentarzach, jakie teksty kurowej oraz pasty chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach. Do zobaczenia wkrótce. Skoro.